Zaspany Kwiatkowski o 4 rano nadał komunikat. Przekazał jedno. Dawid Kwiatkowski nie zwalnia tempa. Artysta co kilka dni przemieszcza się po kraju, by zagrać kolejny koncert. Lato bowiem to wzmożony czas dla gwiazd muzyki, które co i rusz są zapraszane na koncerty plenerowe czy festiwale. 24 sierpnia Kwiatkowski wystąpi w Kielcach podczas magicznego zakończenia wakacji i weźmie udział w konkursie na przebój lata Radia Z i Polsatu. Do miejsca docelowego wyruszył nad ranem i właśnie wtedy, jeszcze lekko zaspany, odezwał się do fanów. Dawid Kwiatkowski udał się do Kielc. Dawid Kwiatkowski to ulubieniec nastolatek, ale nie tylko. Jego łatwo wpadające w ucho utwory są często grane przez stacje radiowe i dzięki temu artysta zyskał wielu fanów w różnym wieku. Jego nazwisko jest wręcz gwarancją frekwencji na różnych wydarzeniach muzycznych. A latem zdecydowanie ich nie brakuje. W sobotę, 24 kwietnia, w kalendarzu wokalisty widnieje występ w Kielcach, na magicznym zakończeniu wakacji, a konkretnie w konkursie Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Wystąpią w nim także tacy artyści jak Julia Wieniawa, Filip Lato, Blanka czy Doda. Aby dotrzeć do Kielc i dobrze przygotować się do występu, Dawid Kwiatkowski musiał wstać bardzo wcześnie rano. Pomimo wczesnej pory, nie zapomniał jednak o fanach. Kwiatkowski odezwał się do fanów o 4 nad ranem. Dawid Kwiatkowski ceni sobie czas spędzony w swoim domu. Wokalista, kiedy może, bywa też w Gorzowie Wielkopolskim, skąd pochodzi i gdzie mieszkają jego bliscy. To właśnie tam przebywał ostatnio. Kiedy jednak trzeba było ruszyć w drogę, wcale nie narzekał, mimo że musiał wstać skoro świt. By dotrzeć do Kielc, artysta wraz z członkami swojej ekipy wyjechał o 4 rano. Do pokonania mieli bowiem około 600 km. Fakt ten uwiecznił na swoim profilu na Instagramie, nagrywając dla fanów krótki przekaz. Kwiatkowski zaspanym głosem poinformował, że zmierza już do Kielc. A tam z pewnością już czekają na niego wierne fanki.